leczymy i o zdrowie dbamy. I bądź tu zdrowy. Bardzo miło mi powitać mojego gościa, profesor Roman Pfitzner, zapowiadany już dzisiaj. Witamy pana profesora. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No jest mi bardzo miło, że kolejny raz się spotykamy. Także pani redaktor jest bardzo gościnna. No to na pewnego czasu. Bardzo długiego czasu. Nie jest pan taki szczodrobliwy, jeśli chodzi o częstość przychodzenia do radia. To nie chodzi też, żeby zawracać głowę jedną osobą, bo to wiele osób ma szansę. Z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, opiekun i założyciel Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgicznego, które dzisiaj obchodzi 30-lecie. To jest pretekst do naszego spotkania. Wyobrażam sobie, panie profesorze, że z tego koła wywodzi się wielu znakomitych specjalistów. No, muszę powiedzieć, że to sprawia dużą satysfakcję, bo koło założyliśmy w 1981 roku i muszę powiedzieć, że nieprzerwanie działa. Wiele osób ważnych. W tej chwili mamy już 13 profesorów, docentów, którzy kiedyś jako studenci pracowali. Wywodzących się z koła. Mnóstwo doktorów, to nawet niepoliczalna ilość, a w sumie pracowało 810 osób, łącznie z tymi, którzy teraz są. Teraz zapisało się 110 osób, z tego oczywiście tam różna frekwencja jest na tych działaniach, ale około 70 osób regularnie pracuje, więc jest to bardzo dobrze. No i mają też wiele osiągnięć i naukowych, i wielokrotnie było to koło najlepsze w Polsce, właśnie w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, tak, w różnych rankingach, tak samo na naszej uczelni, więc to jest duża satysfakcja, ale to jest wszystko zasługa studentów, którzy chcą pracować i potrafią, i tu można tylko dobrze mówić o młodzieży, patrząc od tej strony. Czy zakładając to koło przed 30 laty, takie cele panu przyświecały? Zrealizował pan te marzenia pod 30 lat, które pan miał? To takie zaszłości jeszcze z moich studiów, ponieważ ja też pracowałem w kole naukowym. Oczywiście to było bardzo kameralne w tych czasach i w ogóle to studencki ruch był kameralny, ale był. I ja pracowałem na fizjologii i równocześnie pracowałem w zarządzie naszego towarzystwa na uczelni. No i to tak się stąd wzięło. Także te cele, które przyświecają działaniu koła, czyli poszerzenie wiedzy o nowe rzeczy, których się nie omawia w ramach programu studiów, ale równocześnie zachęcenie studentów i zresztą to nie ma problemu z tym zachęceniem do własnej pracy, czyli i pracy naukowej, i również uczą się prezentacji, a oprócz tego oczywiście kliniczne sprawy. Także muszę powiedzieć, że ci studenci mają pracę na poziomie tych tak zwanych dorosłych, a nawet lepsze. A czy to prawda, że pańscy studenci na swoim koncie mają sukcesy medyczne również? No oczywiście, już nawet jako studenci. No ostatnio było zdarzenie takie, że studenci z koła zreanimowali osobę w mieście. Akurat to było w miejscu publicznym, gdzie akurat był zainstalowany defibrylator i użyli tego defibrylatora i uratowali życie. Złożyło się kilka dobrych elementów, ale również tak, to, że byli członkami koła. No to może też, a przede wszystkim tutaj wyrabiamy takie zjawisko świadomości, wiedzy, bo dużo osób ma wiedzę, ale się boi. A tu nie wolno mieć żadnych obaw, bo w momencie takim nagłym to tylko można pomóc. Zaszkodzić jest trudno raczej. A rozumie pan ten strach tych osób, które nie wiedzą, czy pomóc lub jak pomóc? No nie jest to takie łatwe, ale rozumiem, ale walczymy z tym strachem. Również dzięki takim spotkaniom. Czy lepiej dbamy o siebie niż 30 lat temu? No myślę, że jest jakiś postęp. No myślę, że trochę mniej ludzi pali papierosy, co jest chyba zauważalne. Zresztą szereg administracyjnych działań tutaj zostało wdrożonych. I również działalność w ogóle wszelkich tutaj elementów związanych z kardiologią, z kardiochirurgią ma duże znaczenie i profilaktyką. W tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o te zagrożenia kardiologiczne, trochę poprawiła, bo dawniej to sztandarowym takim powiedzmy schorzeniem, czy powiem, grupą schorzeń to były schorzenia serca i wielkich naczyń i drobnych również, bo tu drobniejsze są mózgowe, były pierwszą, najczęstszą przyczyną zgonów. W tej chwili kardiologiczne i ogólnie krążeniowe przyczyny zgonów zeszły na drugie miejsce. To świadczy o tym, że jest lepiej, w tym zakresie. Niestety, na coś trzeba umrzeć, więc niestety jakie przyczyny są, ale można też po wielu latach. Ale tutaj można dużo zrobić. Mam nadzieję, że te inne specjalności, które zawiadują właśnie tymi najczęstszymi schorzeniami, też w końcu ograniczą tą liczbę, ale to będzie ograniczenie ilościowe. Natomiast proporcje, no to zobaczymy. Możemy sobie imaginować, jak pan jako kardiochirurg trafia do serca, ale czy przychyliłby się pan do tego zdania, że do serca można również trafić przez żołądek? Można. No właśnie tak z panią redaktor tutaj żartowaliśmy sobie, że jak jeszcze ta pani, która dobrze gotuje, to na pewno się trafi do serca też, ale poważnie mówiąc, na pewno ma to znaczenie. Zdrowa dieta z ograniczeniem tłuszczów nasyconych, urozmaicona z owocami, jarzynami, to jest bardzo ważne. No i też nie należy się przejadać i porzucić te wszystkie niezdrowe, takie masowe produkty żywnościowe, które mają niestety... Porzucamy. Dobrze? Spotkamy się jeszcze raz? Tak. Zawsze, z profesorem Romanem Pfitznerem rozmawialiśmy dzisiaj z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Bardzo dziękuję panu profesorze i ładnej kucharki życzę.